Dawno mnie na tym kanale nie było, a to wszystko przez to, że w planie było kilka vlogów. Między innymi ten z kastracji Jaśka. I faktycznie wykastrowałem Jaśka, tylko słabo nagrał się dźwięk, przez co tego filmu niestety wam nie pokażę. W kolejnym vlogu miała być halloweenowa impreza, tylko tam za to dobrze nagrał się dźwięk, ale słabo nagrał się obraz, więc też nie mam za dużo zdjęć, żeby wam pokazać. Impreza, która będzie jutro, dzisiaj dopiero są przygotowania, między innymi zaraz przyniosę z Alkiem, który znowu przyjechał, nie wiem po co przyjechał. Drewno będzie tutaj, tutaj, nie wiem gdzie to pomieścimy. Alek, klaun i robotnik w jednym. Przyjechał, odwiedził mnie. Trzymaj, klaunie, zgubiłeś rękawiczkę. Idziemy nosić. Tak to wygląda, trochę tego drewna jest za dużo, trzeba to wypalić, bo to w ogóle jest ponadwymiarowe. Miałem przeznaczyć tylko te półki, musiałem jeszcze tu dać, tutaj jest tego za dużo. O 19:30 impreza, więc sporo tego, ale świąteczna atmosfera, to jest mój ulubiony okres czasu, uwielbiam święta, szkoda, że nie ma śniegu. Przezdobiłem też balkon, żeby sąsiedzi też trochę czuli tej atmosfery, ale dobra, idę sprzątać. A jutro też mi potowarzyszycie, no ale to będzie jutro. Wiesz co? Ale one są jakieś miękkie, chyba muszą teraz... Nie mów tak do mnie. Jak emeryci, takie małżeństwo 50-letnie. Kłócicie się. Uwaga! Co się dzieje? Czego ty tak? Nie muszę pokroić ciasta, no. Jest kruche i w ogóle. Nie przeklinaj. No, jak widzicie, świąteczna atmosfera. O Jezu, aż mi kamera warieje. Wariuje, Boże. No, ale świąteczna atmosfera jest trochę tak przyszykowana. Miała być. Marta. Miała być choinka, nie ma choinki. Troszkę przeozdobiłem balkon, tak jak wam mówiłem. Jest renifer od Lidla. Coś się tam koci w kominku. Stół, jak widzicie, pełen. Więcej drewna niż jedzenia. Atmosfera świąt. Atmosfera świąt, jak wam mówiłem. Dobra. Kaja już świąteczną atmosferę zaczyna. Za duży korek jest do tej. Na wszystkich tych nagraniach będzie bardzo. Ale nie, już nie wchodzi. Świąteczna atmosfera. No, za duży korek. Weźcie już z innym. Oj, no ale widzicie, jest wszystko. Jest też Kevin, no bo jakby inaczej. Perfekcyjna pani domu. Marta, siostra, moja wie jak. Patrz teraz, patrz teraz. Pa, pa, pa. A! O matko! Nikolaj! Ciasto wypiekłam! Cześć! Tak tylko powiem, to jest gwiazda Teatru Roma. Co? Marta! A to gwiazda muzyki rock, nie? Co? Rock! Gwiazda. Ja miałem i prezenty przyjął. Jedno dobrze. Na parapetówkę. Dobrze. Jedno na gwiazdkę.
co ci kurwa? A, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć wasze filaczo. Dzień dobry, Adesik. Ja nagrywam. Dzień dobry. O, dzień dobry, wreszcie dotarł. A co ty masz za stabilizator na domu? Nagrywam. Odcinek na święta? Tak, nagrywam to od wieca, tam jest pełno ludzi, tam. Tam? Chodźcie. Tam jest, chciał tam. Tam jest kot. Tam jest kot 30 osób, serio. Jeszcze nikogo nie zobaczył. Alka maszynista. Ale czy chcesz? Dobra, zdjęcie później wam zrobię. Potem będziemy razem śpiewać. Tylko jeszcze muszę ze dwa wypić. A wy tak na serio będziecie śpiewać? Zgodziłaś się na śpiewanie razem z nim? Wiesz, że ja i Kaja zawsze musimy śpiewać po pijaku. Wiesz o tym, nie? Ale dobrze, ale ty nie znasz tekstu. A czego? Mama Mii polskiej. A polskie nie znam. A zagraniczną, że tak powiem, to uwielbiam. Bardzo lubię... Jezu, zapomniałem. Przepraszam, bo dawno nie słyszałem. Ze stresu. Ale dawno powiedzmy. To jest atak. To atak jest... Nie. To napad jest i atak na mnie. Marta, wiesz co? Marta! To gra. Ale kto weź jeszcze raz? Raz, dwa, trzy. Nie, to ja muszę, wiesz, ja muszę sobie... I atak na mnie. Coś tam. Obrona słabnie. Kto pomocną mi poda dłoń. Aj, dobra, dziękujemy. Słuchajcie, ja się bardzo stresowałem, że będzie dużo osób. Jest dużo osób. Ja się czuję jako gospodarz bardzo niekomfortowo, bo muszę wszystkich zabawiać. Naprawdę moje... Moja baza danych żartów już się wyczerpała, ale naprawdę fajnie, uwielbiam święta i przez to, że spędzam z nimi czas. Fajnie. Nie? Mój drogi tato, to fragment dla ciebie. Czy bimber jest dobry? To jest fragment dla mojego taty. Słuchaj, tata, ten bimber strzela jak armata. Wystrzelił mnie dzisiaj prawie na księżyc. O, nic od tego nie jest lepszy. Wiesz, nie będę tutaj pieprzył głupot. Nie jestem przecież twoją dupą. Wiesz, bimberek mnie pociągnął bardzo wysoko. Więc nie jestem tutaj jak sól w oko. To jest bimber, najlepszy na świecie. Powiem to przy tej kobiecie, która jest twoją córką. Może chwalić się maturką. A ja to chwalę się, że wypiłem ten bimber. I jestem dzisiaj jak ginger. Taki jestem ostry, jak imbir. Więc nie będę tutaj mówił jak inny człowiek. Więc Adam ci to powie. Tato, tato, jesteś najlepszy, robisz bimber. Jesteś najlepszy bimber, bardzo dobry, dziękuję. Zniszczę sztukę. Tu! Zosia, Alek ci macha. Dobra! Co ty? Jaka Arabia? Marzenie mam! Głośniej, głośniej! Nie no, bo jest cisza nocna. A to jeszcze coś się A to jest! No śpiewaj, śpiewaj! Śpiewaj! Wyśpiewa mnie! Nie wierzę, Alek! A to zawsze! Mój tata będzie po prostu wszedł. Mogę się kleić ten kielonek? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Musisz powiedzieć dla mojego taty. Bardzo dobre. Panie tato Adama, jest bardzo dobre. Jej, mój tata będzie tak Panie dumny. Wiejak, no pan wie jak robić bimber. Ale Adama za tata Adama! Na tatę Adama! Na Adama! Adam i tata! Niedawno wstaliśmy.
Alek, muza poranna, jak widzicie, co jest po załóżce. Tak liczyliśmy, ile osób było i się doliczyliśmy 25. Nawet do końca nie wiemy, czy to pełna liczba. Trochę dużo. Zazwyczaj wiecie, jak się zaprasza. Zaprosiłem koło 58. Zazwyczaj wszyscy akceptują, a później nikogo nie ma. Tak myślałem, że będzie teraz, a jednak się pomyliłem. Wszyscy chcieli świątecznie poimprezować. Teraz musimy trochę posprzątać. Jalku, pomyjesz naczynia i zobaczcie, jaki chętny. No i powiem wam, że fajnie tak ze znajomymi posiedzieć, bo rzadko kiedy można, a każdy jakieś ma swoje sprawy. Udało się? Pierdolę, nie dożygamy. No, ale... Za późno wsadziłeś. Świąteczna atmosfera ciągle trwa.